Kiedy myślisz sobie, że już o wszystkim powiedziałeś odnośnie Crasha Team Racing Nitro Fueled, niestety okazuje, że myliłeś się. Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnych nowościach z Crasha Team Racing Nitro Fueled. No i cóż, wczoraj 11 czerwca wybuchła lawina nowości, więc no niestety... Myślałem, że dwa ostatnie materiały, które również ujrzeliście 11 czerwca z Mystery Caves, Deep Sea Driving, Retro Stadium oraz Dragon Mines, to będą ostatnie materiały i raczej już nic z tej gry nie pokażą, a jak już to takie, wiecie, pierdółki, które no nie będą nadawały się na materiał, to jednak niestety jak zwykle się musiałem pomylić. No cóż, prawdopodobnie pociągniemy sobie to do końca. Ale dobra, perełki, na których dzisiaj się skupiamy, to Crash Team Racing Grand Prix. Ponieważ tak, wczoraj wyszedł Grand Prix i chcę to z wami sobie obejrzeć, byście mogli sami sobie zobaczyć, co tutaj ciekawego się wydarzy. Mamy tutaj zestawienie Hot Air Skyway, a raczej jeszcze nie zestawienie, bo to jest jeden poziom. Hot Air Skyway, dokładnie, muszę sobie tutaj powiększyć tak jak w tym wypadku. Hot Air Skyway, który trwa 5 minut. Pewnie będziemy sobie do końca oglądać, a jeżeli będzie tutaj jakieś powtarzanie, no to najwyżej się skończy wcześniej. Oraz mamy tutaj zestawienie trzech poziomów. Z czego jeden ekskluzywny, bo jest naprawdę nowym poziomem. Tego jeszcze nie było ani w Nitro Karcie, ani w Tag Team Racing, ani w Team Racing. Dobra, bez zbędnego przedłużania lecimy z koksem z Grand Prixem. Oglądamy sobie. Materiały jakby co pochodzą z kanału Crash Bandicoot, COG Connected oraz GameSpot Gameplay. Od razu wam mówię, żebyście wiedzieli o tym. Lecimy z koksem! You're watching CTR TV Special Edition. Live from Activision. Oh. I'm your host, Chick Gizzard Lips, and I'm Stu. Chick i Stu, czyli innymi słowy prezenterzy z Crash Attack Team Racing. Możecie kojarzyć te postacie. No, nie spodziewałem się, że oni się pojawią. What a great time to tune up and tune in to CTR TV, race fans. Stu, let's get the racers out there up to speed. Rev your engines, pop your clutches, and clutch your poppers while we tell you all about the Grand Prix. Now, each Grand Prix is a super event where contestants can test their mettle in a series of electrifying challenges. Woo! I love me a good challenge, which also includes being a challenge to work with. Right you are, Stu. Now, racers, as you complete each racing challenge, you'll earn nitro that fills up your nitro gauge. O kurde. More finished races means more nitro, and that leads to more rewards. Absolutely, Stu. O kurde. After each Grand Prix comes new challenges for even more rewards. Whew. There could be hot new racers. O kurde, o nie. Czyli jednak się okazało się to prawdą. Spyro pojawia się w Crashu Team Racing Nitro Fueled. Ładnie. Jest jeszcze tutaj, widzę, że Tauna oraz T-Rex. Ja pierniczę. Tak, dobrze? Mam nadzieję, że w opisie też to jest napisane, bo to raczej jest Tauna, Spyro oraz T-Rex. Może to jest gdzieś napisane. A zresztą, dobra. Tak czy siak. O kurde. Bo tak swoją drogą mogę, myślę, że to nadmienić, bo skoro Spyro tu się pojawia, to bodajże 3 września wychodzi Spyro na Steama. W sensie możecie już sobie preordera zrobić, albo... No tak, w sumie preordera możecie sobie zrobić, bo za 169 zł jest na Steamie i sobie już kupić i wyczekiwać na wrzesień, żeby pojawił się Spyro na PC. Ale Baby T, kurde, ale będzie się dziwnie trochę grało chyba Baby T. Nie wiem szczerze. Smooth new ride and so many ways to deck them all out. I'm absolutely flapping with anticipation there, Chick. I too feel that emotion, Stu. Now, in addition to earning insane rewards in the Grand Prix, you can also find other unique items like this in the pit stop. Anything else they need to know there, Stu? Well, according to the script I was told to read, each Grand Prix will introduce a brand new racetrack. That about what you had in mind there, Chick?
Exactly that, Stu. That about sums it up. I can barely contain my delight. I know I'm excited. XYZ on ma tutaj. Now spread your wings, push down your petals, and get to gathering that nitro! Nie, no fajny sposób to jest przedstawione, nie powiem, że nie. Tak, by the way, chyba nagrywa mi się mikrofon. Nagrywa, kurde, ja bym się wkurzył, gdyby nie nagrywało. Dobra, to Grand Prix mamy tutaj sobie ogarnięte, więc... Co mi się przede wszystkim w Grand Prix się podobało? No to, że oni w ogóle występują, to jest spoko, chociaż... Nie pałam do nich jakoś sympatią wielką, po prostu są spoko postaciami, nie są jakimiś moimi ulubionymi, ale chociażby to, że Taura jest tutaj potwierdzona. No i te tutaj gokardy, i z tego co dobrze pamiętam, to jest gokard T-Rexa, znaczy tfu, Baby T. To jest chyba Spyro, a to jest Taura, nie wiem, albo ten jest Spyro, albo to jest Taura, nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. No i co, tutaj... Mamy Dingodile'a, Entrance'a oraz Coco. Nieźle to naprawdę wygląda. Ładnie się to prezentuje, nie powiem, że nie. No dobra, CTRTV albo Grand Prix mamy już sobie omówione. Czekam na opinię waszą, co sądzicie o Grand Prixie i w ogóle tego, co tu zostało przedstawione. A my idziemy sobie teraz na drugi filmik, który jest tak samo ważny, czyli Hot Air Skyway. Jeden z moich ulubionych poziomów zresztą z Crash Team Racing, który został na E3 pokazany. Lecimy z koksem! Kurde, kozacko wygląda, jeszcze ten napis kasyno. Ej, a co to robi ten mafiozo? Jeden chce tutaj się złapać tego, o Jezus! Nie, no kurde, poziom epicko się prezentuje. Boże, trochę przyciszę. Poziom się epicko prezentuje, muszę wam powiedzieć, naprawdę. Ale widzę jedno, oni powiększyli tutaj barierki, czyli już nie będzie można skrótu robić. God damn it. Przejrzeli mnie, wiedzieli, że ja często tego skrótu używam. God damn it. No trudno się mówić, trzeba będzie jechać ten legit. Cóż poradzić. Nie ucierpię na tym zbytnio. Ale taka mini ciekawostka, nie wiem czy wiecie, ale prezenterki będą ten grywalne. Tak, te prezenterki, wiecie, ta Izabela, Amy i tak dalej. Te, które tam wręczają wam puchary i relikty. No i oczywiście klejnoty, bo CTR-ów to nie było animacji, jak one wam wręczają tokeny. Tak czy siak. One będą normalnie grywalne. Rozumiecie to? Rozumiecie to? One będą grywalne normalnie. Że to jest... Masakra! Co oni odwalili w tej gierce? Tam chyba właśnie jedna z nich jest teraz na miejscu czwartym. Burdyga. Canadian Guy też o tym zrobił akurat materiał, ale to raczej już wszyscy wiecie, bo Canadian Guy'a ja... Bardzo mocno śledzę, zresztą początkowo Grand Prixa chciałem pokazać z kanału Canadian Guy'a, ale zapomniałem i nie zwróciłem uwagi, że jest jeszcze z innego kanału Grand Prix dostępny, taki bez komentarza, dlatego teraz sobie wszystko oglądacie tym razem z moim komentarzem, a nie tylko z komentarzem też drugiej osoby. Bo czasem było tak, że wiecie, filmiki Canadian Guy'a wyskakiwały mi dlatego, że nie za bardzo mogłem zobaczyć je... W sensie filmiki, które chciałem omawiać w dobrej jakości, albo po prostu nie zawsze były dostępne. Ale przysięgam wam jedno. To co oni zrobili z tą gierką, to co oni tutaj odwalają, to jest po prostu szczyt wszystkiego, nie? I to jeszcze tutaj w ogóle zdjęcia po prawej stronie co były i ten napis kasino. Ja pierniczę, co oni z tym poziomem zrobili do jasnej ciasnej. On jest tak piękny, że normalnie oryginał może co jedynie tam, nie wiem, całować go po nogach, co jedynie może.
Co oni najlepszego wyczynili? Jezus Maria! Tutaj portrety Pinstripe'a. Czemu ja mam zawsze bekę z tego Aku Aku, że on taki głosowy, taki BORDZEKA! Zamiast takiego normalnego, to tak jakby jakiś dziad podkładał głos. Taki po 50. Mocno. Ja pierniczę, nie wiem, nic dodać, nic ująć, ja nie wiem, co ja mogę o tym poziomie powiedzieć. Nawet nie wiem, czy będzie sens teraz zapauzowanie filmiku i szukanie jakichś tych rzeczy, które mi się najbardziej podobają, bo powiem wam szczerze, tu mi się kurde wszystko podoba, nie? Bo ja tu już wszystko widzę, dosłownie. No nie to, żeby nie było tak z innymi poziomami, ale tam wolałem się, wiecie, tak na spokojnie na pojedynczych aspektach skupić, ale tutaj myślę, że sobie już pominiemy to i przejdziemy do następnego filmiku, ale kurde, jak to pięknie wygląda ten poziom! Jezus Maria! Dawno się nie hypowałem na tą grę, znaczy ogólnie na jakąkolwiek grę się dawno nie hypowałem. Ja pierniczę. Dobra, Polarek jest zły, widzę, że przegrał. No nie dziwię się, ja też byłbym bardzo zły. Ale dobra. Hot Air Skyway mamy pomówione, a raczej omówione ze wszystkim. Więc chciałbym, żebyście w komentarzu również odnieśli się do Hot Air Skyway, co wam się podoba, a co wam się nie podoba, bo ja szczerze powiem, w tym poziomie nie mam nic do zarzucenia, bo tu wszystko jest jak dla mnie zrobione w taki sposób, że gdybym się teraz zaczął na siłę, wiecie, na siłę przyczepiać, to byłaby niezła hipokryzja z mojej strony. Ale dobra, przejdźmy teraz do gwoździa programu. Przejdźmy teraz w sumie do gwoździa programu. No ale dobra, przejdźmy teraz do gwoździa programu, czyli Crash Team Racing Nitro Field 12 minut z nowym gameplayem. Jungle Boogie. Ten poziom też się epicko prezentuje, Jezus Maria. Mamy tutaj taunę. Jezu, trzy tauny jadą? I Izabela jedzie. Ej, ta świątynia, o Jezus Maria. Nie no, generalnie Jungle Boogie to się ładnie w tym momencie prezentuje. Ten poziom nie ma nic sobie chyba do zarzucenia, chociaż zobaczymy. Nie chcę jeszcze oceniać, że tak powiem, książki po okładce. Ale już widzę, że nie ma do czego się tutaj przyczepić. A przynajmniej ja nie widzę sensu przyczepiania się do siły do czegoś. Przyczepiania się na siłę do czegoś, a nie do siły. Sorry, niedawno wstałem. A chciałem na szybko, znaczy może nie na szybko, ale chciałem skręcić materiał z tego powodu, bo bałem się, że potem nie będę miał czasu, bo później jeszcze live'a robię. Ale powiem szczerze, że myślałem ciągle przez sen o tych poziomach tutaj nowych. Ja pierniczę. Activision i Binox wiedzą, wiedzą jak mi zamknąć mordę, tak naprawdę, serio. Mówię, oni wiedzą jak mi zamknąć mordę. Już nie wiem, co ja mam nawet powiedzieć na ten temat. Te poziomy tak epicko wyglądają. Przynajmniej na chwilę obecną nie mam do czego się w Jungle Boogie przyczepić. Tak samo jak było z Hot Air Skyway. Jezu. A co to się stało, że tak ten... Może ktoś miał słaby bitrate albo słaby internet i nagrał to, że dlatego było takie przycięcie. Velo skończył wyścig, Pistrep jest drugi, Izabela trzecia, Fake Crash jest czwarty. O kurde. O kurde, Twilight Tor. O nie, nowa trasa. O! Ja pierniczę!
Nie, wam powiem szczerze, w tym momencie to już, kurde... Jak ja to wczoraj zobaczyłem, że w ogóle coś nowego się pojawiło, jakiś nowy poziom bonusowy, to mnie dosłownie ręce opadły, ale nie z powodu takiego załamania nerwowego, tylko z powodu załamania, że ja pierniczę, co oni jeszcze w tej grze zrobią. Ja rozumiem, że to jest bonusowy track i tak dalej, ale zastanawia mnie jedno. Czy ten poziom się gdzieś pojawi? Znaczy, to jest pewne, że on się pojawi na pewno w Arcade, Time Trial i tak dalej. Pytanie, czy on się pojawi gdzieś w Adventure. To by było fajne, gdyby tutaj były trofki, relikty i tak dalej. Serio. Bo nie wierzę w to, że oni go tylko dodadzą do Arcade i Time Triala. Oni muszą coś więcej tu, kurde, zrobić. I tak wiem, że może wszystkich to denerwować, że ciągle naciskam na Adventure. No ale kurde. Na logikę. Tak samo jak z poziomami z Nitro Karta. No to po co oni by mieli je dodawać jako taki dodatek? No mi się wydaje, że... Żeby ta gra się trochę wyróżniała od oryginału, no to powinni dodać to, ale czy oni to dodadzą, to zobaczymy z przyszłością, że tak powiem. A raczej w przyszłości. Ja coś czuję, że ja chyba dzisiaj do niczego nie będę mógł się przyczepić. No sorry, nie będę mógł zahaczyć o coś, co mi się nie podoba, bo... God, tutaj mi się wszystko podoba. Naprawdę, ja autentycznie mówię, ja tutaj nie mam do czego się przyczepić, a autentycznie w tym momencie patrzę i myślę sobie, i mówię sobie, kurde, to jest po prostu idealne. Graficznie tutaj się wszystko w tym poziomie ładnie prezentuje, w tym Twilight Tor. Ja powiem wam, że przez chwilę miałem trochę taki smutek i przykrość, bo gdzieś tam jakąś plotkę wyczytałem, że ten poziom miał być niby ekskluzywnie dla Switcha. Już nie pamiętam, gdzie, bo ja teraz tego artykułu znaleźć nie mogę, ale gdzieś tam jak wyciekło to od razu, bo wczoraj sobie od razu spojrzałem na internet odnośnie tego poziomu, bo nie widziałem go wtedy jeszcze, wiecie, gameplayowo jak teraz, to było coś tam powiedziane, że oni, że niby tam jakaś plotka, że to miał być niby ekskluzywnie dla Switcha poziom. Ale na dłuższą metę cieszę się, że się okazało, że to nie jest dla Switcha tylko poziom. Że tu jednak każda konsola ten poziom dostanie. Ewentualnie może tylko PlayStation 4, ale wątpię. Myślę, że ten poziom trafi na wszystkie konsole. Ale to by było przykre, żeby na jednego poziomu kupować konsolę. Ja bym wtedy tak płakał, ludzie, ja bym tak płakał ze smutku, żalu, złości, kurde, nienawiści wtedy. Ale na szczęście to będzie na wszystkich konsolach, więc do tego nie ma czego się bać, nie ma czego się obawiać, że tak powiem. Nie, ja autentycznie już nie wiem, co mam powiedzieć, ludzie. Ja w tym momencie mam ścisk w gardle, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ten poziom to jest po prostu coś pięknego. To jest coś, czego po części oczekiwałem, żeby pojawiły się naprawdę nowe tasy. I po części moja prośba została wysłuchana, chociaż taki mini ciekawostka taka. To jest, się ponoć dowiedziałem z jakiejś grupy crashowej, że był jakiś typ, który przerobił ponoć poziom z Crasha Trójki. Ten, wiecie, te poziomy piramidowe, gdzie jesteście w środku tej świątyni. Tam, wiecie, coś pokroju Tomb Raider na przykład, albo coś takiego. To ponoć koleś przerobił jeden z tych poziomów na... Jakby się pojawił w Nitro Fieldzie. No i generalnie... Wyszło coś takiego, że podobny poziom wyszedł. I być może Binox musiało zobaczyć to i nie wiem, może się wzorowali. Ja wiem, że to jest dosyć mocno naciągana ta teoria, no ale tak mnie się wydaje. Mogę się mylić. I tak, by the way, teraz mamy Tiny Arenę i tutaj jak widzicie mamy Tiny'ego grającego na elektrycznej gitarze. I ja z dziewczyną doszliśmy do wniosku, że być może jest to nawiązanie do Guitar Hero. Wiecie, seria Guitar Hero na PlayStation 2 / PlayStation 3, ponieważ Activision od Guitar Hero bodajże trójki stało się właścicielem serii Guitar Hero i być może chcieli zrobić taki mały, nie wiem, easter egg z Tiny'em grającym na gitarze. Teoria mocno naciągana, ale wydaje mi się, że w miarę prawdopodobna. No i tutaj oczywiście pyszczek, a raczej twarz Tiny'ego na ekranie. Niesamowite. Nie wiem, czemu mi się tutaj prawie przycisk myszy kliknął, ale dobra. Nie, dosłownie powiem szczerze,
nie wiem, co ja bym musiał tutaj zarzucić, naprawdę. Ja w tych poziomach nie mam do czego się przyczepić. Oj, a Ami tutaj jest. To jest ta prezenterka dla Cortexa i Engina. Ta w niebieskich włosach. Nie, ale danie prezenterek w ogóle jako grywalne postacie to jest też kozacki pomysł. Naprawdę, oni chyba wiedzą, jak te luki... wiecie, oni wiedzą, jak te luki w pewien sposób załatać. Tutaj w ogóle nawet są wypisane te nazwy poziomów tam. Tiger Temple, Crash Cove widziałem. Ja pierniczę. Co tu się odwala do jasnej ciasnej? Autentycznie powiem wam, że mam takiego hype'a już na tą grę, że to jest naprawdę szok, masakra i niedowierzanie. Naprawdę. Autentycznie. Autentycznie mam szok i niedowierzanie w tym momencie. Zapewne jutro, jak wrzucę ten materiał, bo ja pewnie wrzucę to 13, to się okaże, że znowu jakieś nowe rzeczy się dzisiaj pewnie okaże, że się pojawią, tam 12 czerwca i zaraz pewnie ludzie mi na czacie będą spamić, że hej, 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 coś nowego jest, obczaj to. Ale jeżeli chcecie, możecie mi tak pisać na live'ach czy coś, to wtedy będę sobie też przy okazji gromadził materiał, bo tak to zawsze z dziewczyną sobie gromadzę, ewentualnie tam Mikis mi podsyła, za co mu bardzo dziękuję na Discordzie. I tam wiem, że parę widzów, dokładnie to jeden, Dawid, to niezłe parę widzów, nie? Pisał mi nawet w sekcji komentarzy często o jakichś nowych rzeczach, że tam na E3 coś było pokazane i tak dalej, więc spoko. Aczkolwiek mówię, jak chcecie, możecie się również zaangażować i na live'ach powysyłać, albo tam, nie wiem, wspomnieć o jakichś rzeczach, to sobie zapiszę do playlisty, żeby sobie obejrzeć i tak jak teraz oglądać z komentarzem głosowym moim. Oczywiście linki do tych wszystkich wideo, które dzisiaj sobie oglądam i omawiam, standardowo w opisie. Mi się wydaje, że tutaj ten koleś, który gra, to gra trochę specjalnie, tak jak większość zresztą ludzi, bo często jest tak, że oni przegrywają. I wydaje mi się, że to tylko dlatego robię, żeby pokazać całą trasę, żebyśmy czegoś nie pominęli. Jakichś easter eggów albo coś. Zastanawiam się, co tu w ogóle za logo było po lewej. Albo te graffiti bardziej. Chociaż może to jest logo czegoś tam, nie wiem. Nie chcę tutaj robić żadnych domysłów, ale posąg Tiny'ego tutaj na środku to też epickość. Epickość. Bandicoot coś? Co tam pisał Bandicoot? O, Engine Labs. I nie widziałem co tam, bo to jest tak na żółto napisane, że to jest dosłownie tak przysłowiowo, za przeproszeniem, oczojebne kolory to są. Tiger Temple. Nie, serio. Nie mam co tutaj, że tak powiem, do czego... Nie mam żadnych zastrzeżeń do tego, naprawdę. Aż widzicie, nie mogę się dosłownie wysłowić, bo po prostu to jest tak epickie, że... Czasem po prostu cisza to jest też wystarczający argument na to, że się podoba. No i oczywiście standardowo... Osoba, która teraz gra i robi gameplay, no to przegra. No standardowo, bo czemu by nie? No i co? Obejrzane! Jej! Udało się nam! Dobra, a więc takie krótkie podsumowanie. Co dzisiaj się pojawiło w dzisiejszym, że tak powiem, odcinku? Na pewno oglądaliśmy sobie to, czyli Grand Prixa, gdzie... Tych tutaj dwóch, czyli Cheek and Stew, opowiadali właśnie o Crashu Team Racing Nitro Fuel oraz pokazali nam w końcu wyczekiwane i potwierdzone postacie, czyli Spyro oraz
Baby T. No i oczywiście tą Taunę Bandicoot. O, proszę bardzo. Spyro, Tauna, Baby T. Obejrzeliśmy sobie Hot Air Skyway, czyli poziom, na który dosłownie ja bardzo mocno czekałem od początku, który naprawdę jest tak dobry pod względem wszystkiego, nawet pod względem tego, że tutaj zrobili te barierki podwyższone, no i oczywiście tutaj te takie smaczki. Oraz oczywiście zestawienie trzech poziomów, czyli Jungle Boogie, Twilight Tor oraz Tiny Arena. I co ja mogę tutaj dodać? Nic dodać, nic ująć. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie w ogóle o tych poziomach i o tych nowościach, co dzisiaj były przedstawione. Ja za ten czas się będę z wami żegnał. Jeżeli jesteś nawet na tym kanale, spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, co o tym sądzisz, bo jak dla mnie to jest po prostu miazga. Chociaż możesz mieć odmienne zdanie, więc dlatego napisz w komentarzu, co o tym wszystkim sądzisz. A my widzimy się w kolejnych materiałach z CTR-a i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i bajo! Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. Otóż moja dziewczyna na szybko mi przesłała przed, tak jakby zrenderowaniem już materiału, jedną bardzo ważną rzecz. Otóż nie wspomniałem wam o tym, że poziom pod nazwą Twilight Tor, czyli ten poziom, który żeśmy sobie omawiali dzisiaj, należy do Tauny Bandicoot. I Baby T również dostał swoją trasę, ale jej gameplay jeszcze nie widzieliśmy. Jest to trasa pod nazwą Prehistoric Playground. No i Spyro oczywiście póki co swojej trasy nie ma, ale myślę, że niedługo dowiemy się szczegółów. Może dzisiaj, 12 czerwca, może kurde, jutro wybuchnie znowu lawina nowych rzeczy. A teraz oficjalnie już myślę, że możemy zakończyć materiał. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, co sądzicie o dzisiejszych nowościach. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale, a nie subskrybujesz jeszcze kanału, a spodobało ci się to, co robię, to zachęcam do subskrypcji. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję. No i widzimy się w kolejnych materiałach z CTR-a i nie tylko. Teraz już serio. Trzymajcie się, cześć i pa, pa.